Czasami wydaje mi się, że w mojej głowie siedzi drugi taki człowieczek. Ja mam jakiś pomysł, chcę coś zrobić fajnego, tak jak tutaj dzisiaj pojechać do znajomego Jurgena. Pojadę, nagram film, będzie fajnie, coś ciekawego się wydarzy i pojawia się on. Ja oczywiście chcę coś fajnego zrobić. Przecież i tak to się nie uda. Mam jakiś pomysł. No i wydaje mi się, że on jest niezły. No, chciałbym go przynajmniej wypróbować. Ale... Weź się zajmij jakimiś poważnymi rzeczami. Dzisiaj na szczęście... robotę poważną. Pokonałem tego lenia. Po co ty głupoczysz? I ruszyłem w podróż. O 8 wsiadłem w BlaBlaCar. O 14 byłem w Dreźnie. Tak to wszystko. A już o 17 jest niepotrzebne w domu Jurgena. Olej to. Widziałem tylko troszkę. Odpocznij, wyśpij się w weekend i od poniedziałku do roboty poważnej. Pójdź się zamknij. Chciałbym opowiedzieć wam historię mojego znajomego Jurgena, którego poznałem w projekcie Actors of Transition, w którym biorę udział. Jeszcze o tym troszeczkę będzie więcej. Halo? Halo? Tak? A my się umówiliśmy o 8. Kierowca z BlaBlaCara się niecierpliwi, muszę się szybko zwijać. 7.50 wyjazd z domu, Uber. Z Muranowa na zachodni, 12 minut, 12 zł. Z zachodniego do Drezna, BlaBlaCar. Wystarczy wstać rano o 8, wsiąść w BlaBlaCar, by o 14.20 być już w Dreźnie. Niemcy stoją wurstem. Wszędzie kiełbasa. Tutaj w miejscowości Rieza spotkałem się z Jurgenem. I thought next week, I don't know why. Sorry, man. Hello. I hope I no don't problem. Mix your plans. You're great that you got me on the phone. I don't know why I made that mistake. Z Jurgenem wcale się jakoś super nie kumplowaliśmy, ale postanowiłem zaryzykować, ponieważ podobał mi się jego projekt. Zobaczyć, co się nagrywa. Biorę udział w projekcie, który nazywa się Actors of Transition. Jest to projekt poświęcony takiej koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wzrost wzrostem, wzrost gospodarczy w szczególności, no ale nie możemy przy okazji rozpieprzyć naszej planety, relacji społecznych i tego typu rzeczy. Ja postanowiłem w ramach swojego projektu opowiedzieć kilka historii ciekawych, które mnie jakoś tam zainspirowały i postanowiłem odwiedzić Jurgena, którego poznałem na tym projekcie. Ten dom, w którym jesteśmy, to jest ogromny dom, w zasadzie taki dworek z ogromnym ogrodem, który ze znajomymi przerobili w taką kooperatywę. No i mieszkają tutaj wspólnie, tak? Mają wspólną przestrzeń na posiłki, każdy ma swoje mieszkanie i tak dalej. Jeszcze niewiele widziałem, bo niedawno tutaj przyjechałem. Naprawdę to, co widziałem, robi na wrażenie. So that's the neighborhood and that's us. Tak jak widzieliście już na początku, wcale mi się nie chciało tutaj jechać.
I sobie myślę, o Boże, położę się o drugiej, o szóstej trzeba wstać, żeby jeszcze jechać 650 km gdzieś, nie wiadomo po co i na co ci to. Bo to jest projekt taki, który robię dla siebie. No ale jednak zwlokłem się i ruszyłem. Na plecach dron i jedziemy. Jak mówi mój znajomy Stasiu, wystarczy zrobić krok, a za rogiem czeka nas przygoda. We have time enough tomorrow. Only to give you an idea. Dzisiejszy dzień mogę uznać za bardzo udany. Co jeszcze sobie tutaj napisałem? Ojejku. Aha, żeby nie było tak za słodko, to dzisiejszy dzień miał też jedną wpadkę. Kupiłem na stacji benzynowej ptasie mleczko dla Jurgena. Pamiętałem, żeby nie zapomnieć. I oczywiście co? Wysiadłem, zabierając rzeczy, rozliczyłem się z kierowcą i zapomniałem ptasiego mleczka dla Jurgena. Także w topku. Przyjechałem do zajebistą gościnę z pustymi rękami. No. Na szczęście za 10 dni spotkamy się z Jurgenem w Mołdawii. No, nie wiem jak to w ogóle wszystko będzie wyglądać. W tej chwili coś mi się tam już układa. Za kilka tygodni zoptymalizuję ten obraz i sprzęt. Chyba mam jakiś na to wszystko pomysł. Na razie używam tutaj tego wszystkiego jako takiego pewnego eksperymentu. Ciao. Idę spać.